Panowie i panie, zgoniłem ich o 13. Wieczór się zbliża, a jeszcze chodzą. Mówię, raz dziennie ganiane, dlatego tak jest. Ciekawe, czy siądą na wieczór. Raczej siądą, powinny. Zamówiliśmy znowu konczatych pięciu. Mają przyjść po nowym roku. Pokażemy. Albo jeszcze przed. Albo może i przed. Pokażemy. Ale już kończę z tym kupowaniem, bo już tego za dużo jest. Już tak mówisz, od 15 stok chyba. Już kończę. Nie siądą na noc, zobacz. Teraz są na gołębnik, trzeba zbierać. Nie siądą na noc, ja ci mówię. Jeszcze ja sobie przyjdzie, to już będzie nie koniec. No, jeszcze za 20 minut mają. Tam. Bo były przyzwyczajone 2-3 razy dziennie ganiać. Teraz tylko raz dziennie ich się wypuszcza. Żeby teraz się gdzie wybrały. Dlatego tak dłużej chodzą. Aby choróbsko się nie wdało, to będzie fajne. Fajne gołąbki będą na wiosnę. Aby się nie wdało choróbsko. Nasze szczepione, te świeże nie. Ale dostają dobrze jeść, witaminki, nic im nie będzie. Nie no, siądą zaraz. Siądą? Siądą. No jeszcze, która jest? No 15:20. No to jeszcze trochę mają, żeby siąść. Kończatek nie wypuszczamy. Ile już siedzą te pierwsze z tydzień? Które? Te pierwsze, co kupiliśmy, te ładne. No, już 8 dni chyba idzie. 8 dni siedzą twardo. Nie ma co, no podejdzie Jaszą, przepłoszy i będzie po gołębie. Jeśli mam co ganiać, to co mi tam? Masz, może ścinka będzie. Z czym? Na razie w tym roku Jaszczą wziął mi jednego. No patrz, kolejne? O, jednego teraz będzie. Budapeszta wziął. Ale to jak na budzie siedział, to go wziął, w locie nie. Nie wiem, nie liczę, że ich jest tych gołębi. No teraz za 30 tych ładnych ponad. Tych do ganiania ile za 20? Więcej. Nie mogę, jak się zobaczę ładnego, zaraz mi korci i korci. Ale już daję spokój, trzeba zbierać na gołębnik teraz. W tym roku już na pewno nic nie kupimy. W tym roku na pewno. No nie mów na pewno. No raczej nie. Nie, zbierzemy na gołębnik, parę złotych trzeba zebrać, kupić gołębnik albo zrobić. Jest fajny gołębnik, ale 3 chyba na 1,5. Zjedzę za 1000 zł chyba. No ale za duży, żeby były 2 na 1,5, o wtedy. Jak nie, to samemu zbić, jak się ciepło zacznie robić. To albo i samemu, zobaczę. O, może się wybiorą. Ale chyba wszystkich tych ładnych wezmę do dużego gołębnika, a tych do ganiania do małego. To dzikusy normalnie, takie dzikie te gołębie. Zimno, jak nie wiem. Mówię, no wsiadać. No, siadą.
przymrozek jest. To te mrozy przeżyje, to będzie dobrze. A już teraz jak przeżyły, to się dobrze. Chyba że coś przyjdzie na wiosnę, jakaś choróbska znowu. Ja w tym roku, panowie, odpukać choroby nie było. Odpukać. I młode są, przecież chodzą górą. Gdy pantosze, to w Budapeszty młode chodzą i nic nie ma. Ale jak mówię, zaszczepiłem. Pan mi w Górze Karwali doradził, żeby im dawać od adeno raz w miesiącu. I tak robię. Jak na razie jest w porządku. No bo to adeno to najgorsze jest. No snu gołębie nie chcą jeść i zaraz padają. No dobra, bo ciemno was złapie. No to niech lecą, zobaczymy. Tak, i pójdą gdzieś. A nie, raz jak poszły w nocy, przecież wróciły. Boją się jastrzębia, nie chcą uchodzić z gołębnika. Wróciłem, mieszanki nawet nie chciały zejść. Wszystko zostało to, co z lotu. Najmądrzejsze zostało. Na drugi rok może jak z tych coś zostanie, to na jakąś 30 ich weźmiemy. Ale mgła jest, bo tam samolot leci i go nie widać prawie. No może jest. Wilka tam mgła jest. Chodzą, jakoś chodzą panowie. Ręce mi zwarzą, jeszcze nie chcą wsiąść, no. Za jakiś czas pokażemy te wszystkie asy. Co mamy sprzątać? Gołębnik? Ruszta założyć? O, ruszta się wtedy założy i pokażemy. Ale to i tak zamarznięte wszystko teraz. Ja poczekać. Ja się zastanawiam, jakim teraz gołębnik wyczyścić. Ale jak, że jak? A, zamarznięte wszystko. O, coś idzie chyba, bo teraz coś uciekają. Nie, zaraz się on. Trzeba światło zapalić. Tyle. Ale przydałoby się światło w gołębniku zrobić kiedy? Kupię taką czujkę, żeby się włączała. Po co? A przed gołębnikiem i tyle. Chyba nie widno. U nas w klubie jest takie, taka żarówka automatyczna. No właśnie mówię, to kupię. I takie coś, no i... Jeśli tylko włączysz i już się zapala, no to takie coś by dobre było. Zimno w ręce. Teraz coś idzie chyba. Teraz coś, no i pójdą w miarę. O, co to? To nie zginą, to już musiałaby daleko odejść. To jest nasza stara kończata, ile u nas? Czwarty rok chyba idzie. Jest u nas. Najmądrzejszy gołąb w gołębniku. I najstarszy. Najmądrzejszy był weteran. Ciekawe, co się stało z weteranem. Ale jest ich chyba Budapeszt 16 roku. Ale nie wygląda, może obrączkę ktoś mu taką założył. Budapeszt to jest Budapeszt. A co to ta kocina? To ciemne te dwa. Zostawiłem parę jedną, niech sobie chodzą z nimi. 10 minut dają. To czy więcej na nagraniu 10? Siądą, zaraz ile będą zmęczone już. Ciemno się robi prawie, to zaraz zajdą. No jeszcze ktoś przeposzy przed gołębnikiem. I trzeba rano wypuszczać i tyle, bo tak to... Najlepiej to w lato, 22 jeszcze widno.
To ganiać i ganiać. Ale zimno. Chciałem życzyć wszystkich zdrowych, wesołych świąt. Przede wszystkim zdrówka. Też życzę. Wszystkiego najlepszego na te święta i na nowy rok. No dzieci, dawać, dawać. No na serio parę fajnych gołąbków jest, moim zdaniem. Pierwszy powinien czepo ściąć, ten siwy. Czemu pierwszy? No i ściągaj, dobrze. A co to takie co? A to on! Myślę, że takie cały czas ciemne. Też dostają dużo, sporo żarcia dostają. No teraz na zimę to właśnie dobrze. Nie żałuję im, ile chcą, tyle jedzą. No i dobrze, chodzą. O, teraz coś idzie, na pewno. Chyba jeszcze, pod wiecie. Oj, ruszyły. Ale Bartka chodzi z nimi, dobrze. Siadać, siadać, siadać. Akurat zostały od kolegi Bartka chyba dwa samce i dwie samice. Nie? Nie, sześciu zostało. Ale mi chodzi, że ogólnie tak, żeby do par. Dwie samice i dwa samce chyba będą, a tamte to nie wiadomo. Ale jeszcze trzymamy, nie wypuszczamy tego. Teraz idzie, teraz coś idzie, na pewno. Opa, opa, jaszczę, zobacz, kołk nad głową, widziałeś? Nagrałem go. Nad głową, jaszczę, no ludzie. Wyczuwają, nad głową na samce lecą. Wyczuły go. I tak nisko właśnie idzie w dole, mógł uderza i łapie. Zobaczymy, jak na nagraniu będzie to wyglądać. Ciekawe, czy go tego zapałeś go na tym nagraniu. O, idzie tylko do. Nie, to już żurwel chyba był. Wyczuły go jednak. Patrz, idą. Patrz, coś tam ciągnie, one nie chcą iść. Jak już będzie samochód, to może do góry by pojechał? Ale to pewnie gdzieś w lutym dopiero. Ja też kupiłem samochód i muszę silnik robić. Siadają? Ile to już z tyłu chodzą? No już 13 minut na nagraniu. Nie tam. Nie siądą na nią, zobacz. Patrz, co to tak latają? I dopiero rano będą schodzić. O, już się światło nawet zapaliło. Nie siądą. Zaraz zobaczymy. I rano będzie. Przychodzonko. Pojedynczo. Jak to wszystko wypuścimy, te kończate, to wszystko, to będzie paka. No jak się wlatają, bo to nie wiadomo. No na pewno coś zginie, no bo to jest proste, że coś poginie. Jak ktoś sobie złapie takiego gołębia, to się będzie cieszył. Chyba sobie żarty strzelą, nie? Ja byś chciał, człowieku, to by nie siadł. Znaczy nie, ja byś nie chciał. To by nie siadł. A jak chcesz, to... Sąsiedzi nie ganiają wcale. Chyba im gojemniki zamarzły. Albo nikomu na dworze się nie chce siedzieć w takie zimno. Krążenia dostaną lepszego. Tylko poszedłem. Chciałem chyba jakąś mieszankę lepszą kupić, jakąś zimową, co się na zimę daje.
Mówiłem, że nie siądą? Ile jeszcze brakuje? 20 minut, co robię ciemno. Wolniej, bo już się też palą. No i zaraz będzie. 15 minut. Chodzę, chodzę. Pa. Będziemy nagrywać, jak nie będę siadać. Mówię ci, pójdą wieczorem i kidbać. O, jak się rozrywają. A jak ten Bartka pójdzie gdzieś po ciemku, ale wrócił, to da radę. Mówię, okaże się. Co, zmarzłeś synu, ręka boli? Czy zmarzła ci ręka? Plecy też. Ale czuć w plecach, tak jak rękę do góry się wierzę to. No patrz, no nie siądą, no. Ale to jest fajne, jak tak wracają rano albo z lotu czy coś. Też tak fajnie to wygląda. Niech już nie chce lotować, były przelotowane na co? Tyle razy, co już one były lotowane, na co ich lotować? Trzeba będzie nagrać, jak się dają też. Dobra, zrób pauzę i Dobra. jak będę siadał.